Jeszcze wróćmy do tego może płytkiego, ale do mięśni, do tego, jak to wspinacze mają z dziewczynami. Powiedz mi, słyszałem, że kiedyś przez to, że chciałeś się popisać, no skończyła się sprawa z policją i z komornikiem nawet teraz, prawda? Tak, 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 ale to było za młodu, już teraz takich głupot nie robię, wtedy się dosyć dobrze jeszcze nie wspinałem. Miałem przygodę, że chciałem jak gdyby zaimponować bardzo jednej dziewczynie i wspiąłem się na bank NBP, na samą górę, po czym kiedy chciałem schodzić, ona do mnie, żebym schodził, podjechała niestety policja. Zacząłem szybko dosyć schodzić, bo było to dosyć dla mnie łatwe. Oni, stój, stój, nie schodź, my cię sobie tam ściągniemy. Ja sobie zszedłem bez żadnego problemu i ja im mówię, że ja się wspinam i że to nie jest żadne narażanie życia, nic, ale zostałem bardzo szybko zakuty w kajdanki i rano dopiero wypuszczony i do tej pory się za mną ciągnie. Komornik, tak? Komornik, tak. Dostałem mandat za narażanie własnego życia. No widzisz. Chciał przyszpanować dziewczynie. To było na Chopina, tak? Tak, u nas w Lublinie. Tak, tak, tak. Ale wszedłeś. To mówię, to było bardzo dawno temu. No dobrze. To takie były twoje początki, a ja jestem ciekaw jeszcze tych ostatnich twoich sukcesów, bo słyszałem, że ostatnio pokonałeś bardzo ciekawy boulder, tak? Bo tak się nazywa te przeszkody. Powiedz mi, w jaki sposób właśnie są one określane, trudności tych boulderów, bo to jest jakiś dziwaczny kod. 8A, 8B, tak? To jest skala. Generalnie bouldering, skala jest wyznaczona mniej więcej od poziomu 5A do poziomu 8C+. Teraz co to znaczy? No to jest subiektywna ocena trudności. Jeżeli ktoś przechodzi dany kawałek skały, który nie był wcześniej pokonany, to sobie wycenia. Są takie przykładowe skale, po prostu to ewoluowało od lat 70., 80., powstawały kolejne cyfry, że ktoś wyceniał, o to jest trudniejsze niż 7A, to dam temu 7B. I w tym momencie, jak gdyby się porównuje, to i tak cały czas i wspinanie idzie do przodu, bo ludzie są coraz silniejsi, nowe metody treningowe, wiadomo, ludzie coraz wcześniej zaczynają w młodym wieku i tak to idzie. I coraz trudniej jest. A twoje ostatnie sukcesy? Sprzed miesiąca, tak? Dwóch miesięcy? To 4 miesiące temu udało mi się przejść boulder o wycenie 8B+, czyli jak gdyby o dwa stopnie łatwiejszy niż najtrudniejszy na świecie. Aczkolwiek do tego najtrudniejszego jeszcze to jest naprawdę dużo pracy, ale jestem dobrej myśli. No i do tej pory udało się to przejść dwóm Polakom tylko, no nie taki poziom trudności. Trudniejszego się jeszcze nie udało, aczkolwiek mam nadzieję, że teraz w Szwajcarii może coś się uda powalczyć. Tak, no to dobra, trzymamy kciuki za ciebie. Ja jestem ciekaw jeszcze, swego czasu słyszałem w mediach takie dochodzenie, czy pewna para wspinaczy rzeczywiście pokonała pewne przewyższenie, tak, pewne wzgórze, czy też nie pokonała. No właśnie, jak to jest? W jaki sposób wy udowadniacie, że rzeczywiście ty pokonałeś ten szczyt, prawda, ten boulder 8B czy 8C. Czy musisz mieć dowody jakieś, czy musisz mieć film, czy po prostu wy wspinacze wierzycie sobie, macie taki etos, że oczywiście wierzę ci, że na pewno tam wszedłeś. No właśnie, we wspinaniu do tej pory to było super i cały czas jest super, że cały ten sport polega na zaufaniu. Jeżeli ktoś mówi, że coś zrobił, to coś zrobił. To wcześniej to nie był taki sport jak gdyby bardziej masowy, tylko był to bardzo sport grona wąskich ludzi, gdzie wszyscy się praktycznie w Polsce znali, czy za granicą, każdy każdego kojarzył. Jak ktoś mówił, że coś przeszedł, to coś przeszedł. Aczkolwiek teraz coraz częściej są takie sytuacje, że ludzie jednak nagrywają swoje filmy, bo często zdarzają się jakieś podważenia, że nie, on tego nie zrobił i to zazwyczaj od ludzi, którzy nie bardzo mają jak gdyby związku z tym w ogóle tematem. I ludzie z reguły teraz rejestrują swoje przejścia, czy na kamerach wideo, czy mają świadków, no nie, ale jak zawsze w każdym przypadku mogą być jakieś nieprzyjemności, bo zawsze się ktoś znajdzie mądrzejszy i tak zwani eksperci, no nie. Powiedz mi, do jakiego wieku uprawia się ten sport? Kiedy można osiągnąć jakieś szczyty, sukcesy? Znaczy, no pod względem takim anatomicznym największy przyrost siły i tych wszystkich koordynatów wspinaczkowych to ma się praktycznie do 35 roku życia. Potem te jak gdyby funkcje już jak gdyby spadają, aczkolwiek techniką zawsze można wszystko nadrobić i w technice nie masz ograniczenia wiekowego, zawsze możesz się lepiej wspinać, aczkolwiek twój organizm może być mniej wydolny, ale możesz pokonywać coraz trudniejsze rzeczy mimo słabszej siły mięśni. No ile masz jeszcze lat, tych najlepszych przed sobą? No ja mam przed sobą jeszcze 9, więc... O, to jeszcze zawojujesz na pewno. A powiedz mi, jestem ciekaw, jak wygląda emerytura boulderowca, czyli takiego wspinacza, który stawia nacisk na techniczne wspinanie bez asekuracji. Czy to jest tak, że większość z nich
idzie rzeczywiście w kierunku himalaizmu zimowego, idzie w wysokie góry z czekanami, z rakami? Znaczy wiesz, kiedyś była taka tendencja, że z reguły ludzie zaczynali właśnie od jakiegoś wspinania na bulderach czy z liną, później szli w Tatry na przykład, a później jeździli w Himalaje, jak gdyby, bo już ich organizmy były mniej zaadaptowane do pokonywania takich trudności fizycznych, bardziej właśnie, żeby iść w górę, żeby bardziej wytrzymałością, bardziej mentalnie walczyć, aczkolwiek teraz to się wszystko zmienia, na przykład w Paryżu, w Fontainebleau byłem ostatnio i widziałem gościa, który bulderował, miał, nie wiem, ponad 80 lat i uprawiał bouldering naprawdę na tak wysokim poziomie, że tylko pozazdrościć, więc wszystko jest w głowie. No dobrze, a twoja emerytura bulderowca? Jeszcze masz sporo czasu, ale co, rzeczywiście marzysz o wysokich, ośnieżonych szczytach? Znaczy, jak zaczynałem w ogóle całą przygodę ze wspinaniem, to moim celem było wchodzenie na wielkie, ośnieżone szczyty, bo jak w ogóle pierwszy raz miałem kontakt jakikolwiek ze wspinaniem przez jakąś gazetę czy jakąś książkę, nie wiem co czytałem, to tam było właśnie opisane wejście na K2 i po prostu to był mój cel, że w życiu od razu znalazłem, chcę wejść na K2. Aczkolwiek teraz moje plany przeewoluowały, gdyż znalazłem jak gdyby drugą pasję, odkrywałem, najpierw się wspinałem z liną, takie różne miałem przygody na panelu, się dużo wspinałem, aczkolwiek teraz bouldering mnie pochłonął i naprawdę nie jestem w stanie ci powiedzieć, co będę robił za 30 lat. Na panelu, czyli na ściance wspinaczkowej, tak, po prostu, tak? Ścianie. Powiedz mi, dobra, wspinasz się na ściance wspinaczkowej, ale też na skałach, więc spędzasz trochę czasu w górach, tak? Znaczy, no w górach, tak. W skałach, w górach. Tak. Ja uwielbiam nasze polskie, niskie, spokojne Bieszczady. Zimą jeżdżę, żeby znaleźć tam spokój i tak naprawdę wędrować sobie samotnie i nikogo nie spotykać przez parę dni. Ja kocham góry za spokój. A powiedz mi, co takiego jest w twoich górach albo co ty kochasz w górach? Znaczy, dla mnie to jest... Ja za każdym razem, kiedy siedzę tutaj w Lublinie, czy kiedy się nie wspinam, jak gdyby cały czas planuję sobie, gdzie by teraz pojechać i każde miejsce, nieważne gdzie, bo zdarzało mi się być nawet w miejscach, gdzie ludzie się z reguły nie wspinają, czy to jak parę lat temu byłem gdzieś tam z tatą na jakiejś wycieczce i zobaczyłem kamień, ja zawsze ze sobą wożę buty wspinaczkowe, nawet jak nie jadę na wyjazd wspinaczkowy i zobaczyłem jakiś kamień, na który jeszcze nikt nie wszedł, powiedziałem, nie ma bota, ja na to wchodzę, no nie, zakładam buty i na to wchodzę i tak właśnie wygląda mój spokój, jeżeli gdzieś znajdę jakiś kamień, który po prostu... No nie wiem, jest coś takiego w tym, że nikt jeszcze na to nie wszedł i to jest po prostu takie coś, co mobilizuje. Męskie, zdobywca, nie? No powiedzmy, bardziej tak dla samego siebie, że zrobię to, a czemu miałbym tego nie zrobić, no nie? Okej, no to teraz jeszcze wróćmy do tej mojej kariery wspinacza. Chciałbym, mówić, że mam warunki. Jak najbardziej. No to może bym zaczął rzeczywiście się uczyć wspinać. Gdzie w Lublinie są miejsca, gdzie rzeczywiście mogę to zrobić? I od czego powinienem zacząć? Od jakich zakupów albo od jakiej diety? W ogóle od czego powinienem zacząć? Generalnie ten sport jest dosyć tani, jeżeli chciałbyś uprawiać bouldering akurat, bo nie potrzebujesz liny, nie potrzebujesz całego tego szpeju do asekuracji, całego tego ekwipunku, żadnego kasku. Po prostu wystarczą na początek wygodne buty, Adidasy nawet mogą być. I ja się wspinam akurat na ściance na Langiewicza, na kotłowni, na osie. Przychodzisz, zaczynasz. Tam ci mówią dokładnie, na co masz wchodzić. Wchodzisz na początek na pionowe ściany, nic trudnego, duże chwyty. Jakaś dieta na początku, czy jakieś suplementy, czy jakieś specjalne treningi nie są wskazane. Po prostu na początku najważniejsze jest, żeby się po prostu wspinać, jak najwięcej wspinać. Wspinać i to jeszcze najlepiej pod okiem instruktora, który ci powie dokładnie, które są twoje słabe cechy i co musisz rozwijać. I to naprawdę dosyć szybko pomaga w ewolucji twojego wspinania.